no nie? My zaczęliśmy ja wylądował od TV Station. Goniliśmy tutaj na sam dół ten strefę cały czas. TV Station praktycznie, no. Dwa kilosy lekko. Ja myślałem, że tym działkiem osłoniętym coś porobię więcej, bo ja tam działko osłonięte. Ja widziałem, ja. Ale niestety tam mi było chyba widać. Pozdro, Matek, pozdrawiam. Ale co tam taki pop z tego? Tych dwóch snajperów, to oni tak szybko wyzmienili pozycję na ten domek? Nie, wiesz co, ogólnie ja bym zagrał bardziej w prawo, nie? Tam w sensie gdzieś za trzeba. Ja właśnie chciałem obejść tą ekipę z tych snajperów na plecy. Tak, ale jakby ci w domku mieli tak dobrą pozycję, że raczej by nie zginęli od snajperów. Jakby jedyne na co bym liczył, jak ja bym grał to że oni się wybiją jakimś ze sobą. Zwróciła się tę uwagę po prawej stronie, jakbyś poszedł za drzewo, nie? Dzisiaj był dwa winy, jeden z Lewikiem, jeden solo. Siema Daś, witam, hello. Scenę zmieni. Jezus Maria, jeszcze raz ktoś napisze scenę zmieni. Zmienię, jak będziemy wchodzić do gry. Na rozgrzewce nikt nie chce oglądać rozgrzewki. Patrzcie, magicznie teraz cyk, zmienia scenę i patrzcie, nagle cyk i samolot leci. Jak to pięknie wygląda. Co sądzę o przesłanie drzewowego samolotu? Teraz sądzę, że powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Jakie plany? Plany. Podjazdowe? Może być. Dobra, jedziemy. Co z tego wyniknie? Jedziemy z tym burdlem. Co sądzisz o tym celu? No i strata piłki. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Chyba, że upiesz to tutaj. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. No w sumie możemy, w sumie spoko plan. No i popatrzmy, jak znowią grę rzutem z autu. Alexis Sanchez. Albo oni nas zjedzą. Albo my ich zjedziemy, a my oni tak nas... Dobra, odpalam nagrywanie, nie nagrywałem. Neymar. No to będzie 100% szansa. Czyli teraz gram na poważnie, no, tak? Teraz jest okazja. Teraz na poważnie. Ja ląduję na górze. Cristiano Ronaldo! Wspaniale, ja naprawdę kapitalnie to zrobił. A! Umierasz? Nie, no, wiesz co, na 5 się chciałem. Zasłużenie z tego tytułu. Idealne dośrodkowanie z lewej, ładne wykończenie akcji i bramkarz nie ma nic do powiedzenia. Tak się zdobywa gole, proszę państwa. Realizator prezentuje nam powtórkę i warto popatrzeć na kunszt i majestrię Cristiano Ronaldo. Tak, dobrze obliczył lot piłki i pewnie uderzył nogą. Obrona chyba zostawiła mu trochę za dużo miejsca. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Jest coś biega? Na górze jest, na dachu, Christian, ale nie ma broni tam już żadnej. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Zaskoczył. Jest zawieszony na czystej pozycji. Fantastycznie to rozegrali. Zabójczy atak z kontry. Obrona kompletnie nie była gotowa na tak błyskawiczną odpowiedź. Kurde, kolega to wziąłem w ogóle. Są przesunięte na wysadę przez zamieszki te, które są i że ten czarnoskóry obywatel, który został potraktowany tak źle przez policjanta i zmarł. No chyba nie chcą nas wysunąć do storage tam, że te kontrakty rzuca. Tak. Nie, biegnę po to. Dobra, już idę po to i możemy sklep, tutaj mamy już ten... Bezpieczniejsze.
I jeszcze jedna bramka, powiększając przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwnika. On będzie idealnie na bezpa. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela jej jeden zespół. Nikola stawia szybko. No, zastanawia się, czy nie strzela. Ekspresji, panowie troszeczkę zgaszeni. Więcej czadu. Przód okej, ale ty zdecydowanie więcej czadu! I będzie dla mnie bardzo pozytywny 4-5 na wam. Czyli jest okej, dobrze. Dziękujemy. Miło nam było was zobaczyć, usłyszeć i zapraszamy na Górny Kastin do Warszawy. Przyjechałam tu, żeby mieć na pewno jakieś wrażenia, żeby mieć co wspominać. Przede wszystkim do wrażenia. Miała matka syna. Emilia. A głośniej, kocham. Dobra. Znaczy ja słyszę, ale panu Macina. Rozumiem. Na co dzień pracuję w Lidlu. Jako pracownik sklepu. Tak więc tam się robi wszystko. Pieczę się, kasuję, wykłada towar. Ja nazywam się Emilia i przyjechałam z Gliwic i coś kupam się taka kamasutra i coś idealnym. Poza pracą wykupuję 2-letnią córeczkę i mam męża rapera. Kurwa!
witamy was. Teraz płaczesz, bo to miało być inaczej. Białe koszule, 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 białe koszule
Skupi się na tobie, tylko wiesz co zrobiłeś? Czekałeś obok mnie? Jak co? Ja przyjechał koło ciebie, ty może odbrałeś stronę mojej. Ale stawcie nie, nie. Jakby nie byli w stanie odjechać przecież. Zwróć uwagę i tak przyjdzie coś koło mnie. Małgoś komu mi. Nie, bo ja to wiesz, rozwinię tak, że ja przyjadę, wiesz, mówię tam, nie? A ty po prostu zaczęliśmy z tego nie wiem, kiedy nie, no, jakby... ...dokładnych podań, inaczej jest dzisiaj. Piękne, prostopadłe podanie od Sancheza. I piłka... Ale Patola. My się nie pogodamy. Siema, David, witam. W porządku, rozumiem. To jest Patola, po tym miejscu. Jeżeli chcecie poznać kandydatkę do miana Disco Star i być może to ona zostanie przyszłą gwiazdą Disco, to tak od tego wygląda. Zobaczcie, wielkie brawa, co tam się wydarzyło na gorącej scenie Disco Star, bo chyba cię wprowadzili sędziowie w błąd. Powiem szczerze, że myślałam, że no nie udało się, że są niezadowoleni, a tu jednak niespodzianka. Na scenie było kobieco, było seksy, było ładnie. Witamy cię w Warszawie na głównym castingu. Dziękuję. Zbierze tutaj mam, o, że Marcin Miller jest pod wielkim wrażeniem. Cieszę się bardzo, dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa. Tutaj nie ma żartu, słuchajcie, pełna stylizacja, pełne przygotowanie. Zespół o nazwie Hit Boys. Przed na końcu z na końcu. To dobrze mówisz, bo będę miał opisać na przykład waszą piosenkę, to może będę miał mówić, że nie będzie mieć problem. No teraz idzie, bierzesz taką, zapisz sobie tam, dobrze? Zapisujesz. Tak jak cały image, cała kompleksja zespołu, lekko, że tak powiem, przymrużeniem oka, tak też i przed zewnątrz. Mam wiedzieć, czy mrużycie oka, jak macie okulary. To jest nas. Takie lekko łobuzowate jesteście troszeczkę, tak? Nie? Kurwa! Jest jeden ziomek przed nami. Mamy lubię, to był jej żart. Mam dystans, to prawda, podejrzewam, że większy od waszego. Ale tak, jest okej. Przyjemnie tutaj. Panowie, Hit Boys. Dziękujemy, zapraszamy na następny do Warszawy. Hit Boys. Bardzo dziękujemy. Zdarzyłem przyjęcie.
przygotowujemy się i jedziemy. Widzimy się w Warszawie. Cześć. Siema. Mam nadzieję, że zapraszając do programu Disco Star bawiliście rewelacyjnie, ale mam coś do sprawy, że zabawa może być jeszcze lepsza. Pięć, nadrób pieniędzy do wygrania. Coś to, po 1000 złotych gotówce. Ja bym wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać SMS o treści znaczy 73-71. Powodzenia! Jesteście na dobrej drodze, no ale ta droga jest bardzo daleka. To tak jak powiedzmy, jak stąd od ziemi i górze do Jowisza. Aż tak walisz, ale myślałem, że jak stąd do pierwszego supermarketu, to nie. Czyli to raczej dla naszego życia to jeszcze nie ma szans. Disco Star. Koniec, mi mamy kurwa remis. Tyryryry. Wystroiła się jak pieniądz. Para papa. Może wyjść, jak chcę tego trochę. Dobra. Cel szybko